Witam Państwa w Kulturze pod ręką. Jeżeli lubią Państwo zwierzęta, sport i imprezy plenerowe w naszej dzielnicy, to z pewnością zainteresują Państwa najnowsze tematy naszego programu. Zapraszam. Małe i duże, rasowe i nierasowe, młode i stare, na ratajach wszystkie czworonogi są mile widziane. A przekonać się o tym mógł każdy, kto w sobotę 20 września przyszedł na osiedle bohaterów II wojny światowej. Tego dnia Dom Kultury Jędruś we współpracy z ratajskim Domem Harcerza Scout przygotował festyn dla mieszkańców i ich pupili. Nie brakowało na nim atrakcji, a jedną z nich był tor przeszkód. A oto najlepszy sportowiec, a raczej sportsmenka wśród ratajskich czworonogów. Babi się Sonia. Przyniosłam ją z Sielanki. Na Poznaniu kiedyś było takie targowisko. Wyskakiwała do mnie z kartonika, także stwierdziłam, że to musi być ten pies, ponieważ mój synek jest bardzo żywiołowy, także wybrałam dla niego właśnie takiego żywiołowego pieska. To nie koniec atrakcji. W trakcie specjalnej parady jury wyłoniło najsympatyczniejszego pieska. Zwycięzca jest już prawdziwym psim weteranem. Ma na imię Morus. Jest ze mną od mojego urodzenia. Moja mama go znalazła, jak była mała. Jak na psa, jest najlepszym psem, jakim miałam na świecie. Ale na festynie wykazać musiały się nie tylko czworonogi, wyzwania stały także przed właścicielami. Organizatorzy zaprosili uczestników festynu do konkursu plastycznego oraz literackiego. Najmłodsi o swoich pupilach potrafią mówić nawet rymując. Fiona to ona, suczka szalona, biały ogonek, brązowe łatki, to przyjaciółka całej gromady. Festyn dla właścicieli czworonogów w naszej dzielnicy nie jest wprawdzie nowością, ale takiej imprezy na ratajach dawno nie było. Kiedyś jak prowadziłam się na rataje, było to w 75 roku, może 6, była taka impreza organizowana nad Wartą i pamiętam, że to było tata i mój pies. I mnie to się przypomniało po tylu latach, jak nie ma, mówię, tego dużego festynu, to tutaj z kierownikiem Domu Kultury Jędruś mówię, a może spróbujemy, taki mini festyn zrobimy po raz pierwszy, wrócimy po wielu latach. I tak powstała nam ta myśl, że zrobimy sobotę z czworonogiem. Do akcji włączyła się także Straż Miejska. Mówimy przede wszystkim, że należy sprzątać po pieskach. Kończymy akcję tygodniową rozdawania woreczków dla piesków. Teraz będziemy się przyglądać, jak mieszkańcy będą się stosować do sprzątania po pieskach. Tak? Cieszymy się również, że Rady Osiedla z dużą chęcią tutaj współpracują również z nami. Na terenie osiedli ratajskich powstały dwa wybiegi wspaniałe, gdzie te pieski można wypuścić, tak? Bo był problem zawsze z puszczaniem tych piesków. Rady Osiedla wyszły z propozycją i sfinansowały takie dwa wybiegi. Jeden mamy na powstań narodowych, drugi na oświecenia. Organizatorzy zaprosili na festyn gwiazdę. Była nią grupa taneczno-akrobacyjna Kolejosz Girls. Dziewczyny Kolejorza do wspólnego tańca zaprosiły wszystkich uczestników festynu, a dla właścicieli czworonogów, którzy zjawili się na osiedlu bohaterów II wojny światowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych przygotowała wiele upominków. Za nami 2 tygodnie sportowych zmagań w ramach ratajskich Igrzysk Olimpijskich. W imprezie, która wystartowała w połowie września, wzięli udział uczniowie z podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszej dzielnicy. My postanowiliśmy sprawdzić, jak radzą sobie młodzi zawodnicy. Można się rozwinąć, zobaczyć, czym się jest lepszym, gorszym, powalczyć. To zabawne. Możemy się doskonalić w tenisie, no i oczywiście coś wygrać. Można czas zobaczyć, jak lepsi grają, albo powygrywać też trochę, poznać kogoś nowego.
W środę 24 września z naszą kamerą trafiliśmy do szkoły podstawowej nr 14 na osiedlu Piastowskim. Tu w kategorii szkół podstawowych rywalizowali tenisiści stołowi. W dzisiejszym turnieju bierze udział 6 szkół podstawowych Dolnych Rataj. Jest to SP19, SP18, SP3, Salezjanie, SP20 oraz gospodarz turnieju SP14. Turniej, jak Państwo sami widzicie, przebiega w bardzo miłej sportowej atmosferze. Mamy dużo uczestników. W olimpijskich finałach na osiedlu Piastowskim rywalizowało 17 dziewcząt i 15 chłopców. By grać w turnieju w ramach ratajskich Igrzysk Olimpijskich, musieli oni najpierw zwyciężyć na własnym podwórku. W mojej szkole były eliminacje, chłopcy i dziewczęta grali między sobą i czwórkę najlepszych chłopców oraz najlepszą czwórkę dziewcząt w szkole podstawowej zostało wyłonione poprzez turniej i grają na dzisiejszych zawodach. Natomiast w innych szkołach myślę, że również nauczyciele, trenerzy brali swoją najlepszą czwórkę chłopców i dziewcząt. Zacięta rywalizacja toczyła się także w innych dyscyplinach. W 10. Liceum Ogólnokształcącym walczyły reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej. My trafiliśmy na mecze ratajskich liceów 10 i 14. Z postawy swoich zawodników zadowolony był trener gospodarzy. Wynik jest bardzo dobry, ale tu nie o wynik, chodzi tylko o grę. Przygotowujemy się potem do rozgrywek międzyszkolnych. Także z gry jestem naprawdę bardzo zadowolony. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie chłopcy dołożymy jeszcze parę bramek i parę ciekawych, ładnych akcji. Jak zgodnie zauważają WF-iści z naszej dzielnicy, ratajskie Igrzyska Olimpijskie to strzał w dziesiątkę. Wygrywa w tym przypadku sport, bo jest grupa osób, które chcą to robić, robią to z przyjemnością. No i bardzo fajnie, że mają gdzie pograć, gdzie potrenować i gdzie się sprawdzić z przeciwnikiem, z rywalem na terenie innych szkół. Rozgrywki ratajskich Igrzysk Olimpijskich są naprawdę bardzo ciekawą inicjatywą. Myślę, że usportowią większość dzieciaków. Dzieci mogą rywalizować w wielu dyscyplinach, mogą popisać się swoimi umiejętnościami sportowymi w każdej praktycznie dziedzinie sportu. Ratajskie Igrzyska Olimpijskie były rozgrywane już po raz drugi. Ich głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 20 z osiedla Rzeczypospolitej. Takie harce najmłodszym mieszkańcom Rataj kojarzą się głównie z latem i wakacyjnymi przygodami, ale do Pyrland Parku na Malcie można się także wybrać jesienią. We wtorek i środę 23 i 24 września park linowy gościł harcerzy z Hartowa. W zabawie uczestniczyły drużyny ZHP i ZHR, a ich pobyt w Pyrland Parku pomogła zorganizować Rada Osiedla Hartowo. Pyrland Park jest miejscem, które jest stworzone przez harcerzy. Także tu była taka idea, że harcerze będą też robić dla swoich kolegów, którzy dopiero jakby zaczynają tą przygodę z harcerstwem. No i też taka ciekawa forma, żeby zachęcić naszych harcerzy do aktywności fizycznej, do tego, że w jakiś sposób chodzenie po tych drzewach tutaj nad Maltą, oczywiście w sposób bezpieczny, ale stanowi dużą frajdę i też szkoli pewne umiejętności. No i to wszystko razem wzięte naprawdę daje świetny efekt. Większość uczestników zabawy w Pyrland Parku zadowoliła się najbezpieczniejszą trasą dla najmłodszych. Wśród starszych harcerzy znaleźli się także śmiałkowie, którzy wyruszyli na trudniejsze trasy. Taką atrakcję dla harcerzy Pyrland Park zorganizował już po raz drugi. Teraz z naszą kamerą odwiedzamy Dom Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha. W rozpoczętym właśnie sezonie placówka wychodzi do mieszkańców z nową ofertą. W tym roku pojawiły się nowości, głównie takie rekreacyjno-sportowe. Od października zapraszamy m.in. na zajęcia z Akademią Koszykówki. Zapraszamy na zajęcia jogi dla dzieci, także zajęcia zumby dla dzieci. Od października planujemy również uruchomić warsztaty teatralne połączone z artyterapią, zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów. Oprócz nowości nie brakuje także propozycji, które od lat cieszą się na osiedlu Lecha popularnością. Należy do nich cały wachlarz zajęć tanecznych i wokalnych. Do tego szachy, gimnastyka, smyka, klub Malucha, który otwiera dodatkowe grupy dla najmłodszych mieszkańców Rataj. Od października ruszają także warsztaty krawieckie oraz warsztaty stworzenia biżuterii. Dom Kultury w ciągu całego roku będzie organizował także wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.
Spotkania z bajką, czyli sobotnie bajdurki, to cykl, który już się rozpoczął. Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 października. Zaprosiliśmy do siebie Teatr Mer z Łodzi i zaprezentowany zostanie spektakl Pinokio. Bajdurki to spotkania cykliczne z teatrem mniej więcej raz lub dwa razy w miesiącu. Zawsze w sobotę o godzinie 11. Coś dla siebie w Orlim Gnieździe znajdą także seniorzy. Od października ubiegłego roku działa u nas w Orlim Gnieździe drugi klub seniora. Jeden klub seniora rodzina mieści się na osiedlu Czecha 114, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast jeżeli ktoś tutaj z okolic osiedla Lecha ma bliżej do nas, do Orlego Gniazda, to zapraszamy do klubu seniora Bajka. Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 14. Seniorom, ale nie tylko, Orle Gniazdo proponuje cykl koncertów i przedstawień. Najbliższy koncert odbędzie się 28 września o godzinie 17. Wystąpi tutaj u nas w Orlim Gnieździe chór męski Kompania Drucha Stuli Grosza. Wstęp jest wolny, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Instruktorzy Orlego Gniazda zapraszają do śledzenia oferty Domu Kultury. Informacje na temat naszej działalności można uzyskać w Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20. Można do nas również pisać pod adresem dekaorlegniazdo@o2.pl. Znaleźć nas można na Facebooku, tam staramy się na bieżąco wrzucać wszystkie aktualne informacje, a także na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Młodych w Poznaniu. Sezon kulturalny na dobre rozkręcił się także w Domu Kultury Jagiellonka. Co oferuje mieszkańcom placówka z osiedla jagiellońskiego? Zapraszamy na nasze stałe zajęcia, które od wielu, wielu lat już się sprawdzają, a także zapraszamy na kilka nowości, między innymi na hatha jogę w każdy poniedziałek, na robotykę dla dzieci, czy na warsztaty teatralne. Tutaj zajęcia pokazowe będą miały miejsce 2 października o godzinie 16. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ze stałych zajęć dla pań zumba, gimnastyka rekreacyjna, aerobik. Dla dzieci zajęcia z klubu Wesołego Smyka, zajęcia manualno-plastyczne, zajęcia taneczne. Oprócz zajęć w Domu Kultury, Jagiellonka zaprasza także do strzelnicy sportowej działającej na Osiedlu Powstań Narodowych. Można tu trenować w grupach zorganizowanych, ale także indywidualnie. Zajęcia w stałych sekcjach to jednak nie wszystko. Oprócz zajęć takich stałych, będziemy zapraszać w ciągu roku również na wszelkiego rodzaju koncerty. Pierwszy taki koncert ma miejsce mieć już w listopadzie. Będziemy zapraszać na maraton aerobikowy również w listopadzie. Będą konkursy na kartkę bożonarodzeniową, będą baliki dla dzieci, więc myślę, że każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Rozpoczęty właśnie sezon jest dla Jagiellonki szczególny. Niedługo Dom Kultury będzie świętował 40-lecie działalności. Jedną z najstarszych sekcji w Jagiellonce jest chór Relax, który działa już 30 lat i wciąż zaprasza chętnych do wspólnego śpiewania. Bardzo chętnie widzimy, żeby przyszli do nas, do Jagiellonki, gdzie działamy. W poniedziałki mamy właśnie o godzinie 14 zawsze próby i miło by nam było nowych po prostu członków zdobyć. Chórzyści Relaksu obecnie poszukują także akompaniatora. Osoby zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się na próby chóru. W Domu Kultury Jagiellonka można także szukać szczegółowych informacji na temat pełnej oferty zajęć. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do godziny 20. Instruktorzy w Domu Kultury czekają, udzielą wszelkich informacji odnośnie zajęć. Dziś w Kulturze pod ręką to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na następne wydanie naszego programu w piątek 3 października. Do zobaczenia.